Witamy, jestem Vlocz i widzimy się w kolejnym odcinku. W tym odcinku planuję pomóc chłopakom tutaj. I to chyba natychmiast nawet. Cicho! Dobra, oni niech się robią, a my... A my wybieramy dalej generała. A, dywizja już leci z tego, co widzę. No więc ten odcinek już będzie miał walkę jakąś w końcu. Jak zrobimy tego zioma, polecimy w to. Bo ogarnąłem sobie w międzyczasie, że to daje nam opcje, a nie... Znaczy no... Spadnie nam to stabilność o 5% i 100 punktów powietrznych stracimy. Ale możemy zawsze je szybko wydać wcześniej. A stabilność możemy sobie podbić po prostu. No, wygląda to nieźle. Tu mamy naszego przytupa. O, ten przy... Chodźcie, że wy jeszcze nie mieliście wyborów i wybierzecie dopiero mieliście już wybory. Najlepsze to jest jak tu jest Il Duce Mussolini i tu jest Il Duce Balbo, Italo Balbo. Mamy Mosleja. Tu mamy radykalistów, radykalnych socjalistów. Dobra, w Siemie trwa wojna, więc niech trwa. A my lecimy jak najszybciej tutaj. Trzeba Saigon odzyskać. Mamy nadzieję, że nasi wytrzymają, to czy nasi. No, czerwoni niby, ale... Trzeba zwalczyć niemieckie wpływy, tak? To jest najważniejsze. Szwedzi też pomagali komunistom nieraz. Uda się! Czy ja produkuję jak należy czołgi wszystko? Tak. Mamy nasz jedną stocznię, wow. Który Syjan wygrał? Obalili! A, więc że się przejrzałem sobie to drzewko i uznałem tak. Najlepsze ekonomicznie wydaje mi się być lewe. Dostajemy jednak... Co, lewe? Chodziło mi, przepraszam, środkowe, bo dostajemy dwie cywilne i trzy militarnej, ale jednak, jak tak spojrzałem, najbardziej mi się wydaje to tak lorowe, mimo że jest najsłabsze, ale dostajemy tu jakiś event o koronacji, a przede wszystkim dostajemy, no poza political powerem, dostajemy dywizję, organizację dywizji, a nigdy nie dostajemy żadnych bonusów do dywizji. A fabryki to sobie zbudujemy, tego sobie nie zbudujemy. Ej, dobrze idzie. Zajmiemy zaraz Saigon, potem tamtych zajmiemy. Połączyli, połączyli, goddammit. O! Co te znajomki wygrały? W Brazylii? Wow. Byle nikt nie przypłynął im tam teraz. O! Hello there. I tyle było z autorytarnych demokratów. Similar. Podobna ideologia to jest niby. No dobra, no. W ogóle jeszcze raz dziękuję wszystkim wspierającym ze streamów. Naprawdę dużo pomagacie mi. Choćby dzięki wam mam teraz nowe słuchawki, tą nową klawiaturę. Już to kiedyś wspominałem, w sumie pierwszy cel to była nowa klawiatura, ale udało się jeszcze nowe słuchawki ogarnąć. Ach, nie to. O, można agenta. Hello there. Nie. Ci. Dobra.
Bierzemy panią. Pani jest świetna. Tu chyba trzeba poczekać, jak dobrze wypadnie, na to, żeby wybuchło. Tu chłopakom pomożemy. Zobaczmy jeszcze, szutrupę. Dobra. 6 to. Bez wahania biorę tych. To jest obecna partia, więc ją tylko zboostujemy dzięki temu. A w sumie leci tutaj. Teraz pomyślałem, jak ci są atakowani przecież. I można by już to wziąć, ale weźmiemy to. Teraz zobaczycie czemu. Saigon nie padł, Saigon nie padł. Jeszcze tu wjedziemy. Mówi się co chrzęci. Jechać dalej. Tu wygrali, to się rozejdą zaraz dalej. Ależ tam mieć. Drugi dżungla to może nie jest najlepszy pomysł. Na kolejowym rusz trochę. Jedziesz tu, jak ich odetniesz, będzie śmiesznie. Ci powinni utrzymać ich. Czemu chcemy, żeby w ogóle czerwoni wygrali? My nie pomagamy im jako jakimś socjalistom radykalnym, Ho Chi Minhowi, wiecie, i te sprawy temu. Tylko pomagamy im zupełnie inaczej. Pomagamy im dlatego, że są Azjatami i chcemy pozbyć się niemieckich wpływów, tak? Jak u siebie w kraju. Zaraz to się uda. Loader. Pociołkiem. Exp, ziomek, exp. Mogę marszałka mu wrzucić z niej jakiegoś. Tu nie ma nic, no spoko. Chodźcie tutaj. O, dokładnie. Ja tracę? Nie. Dobra. O, dokładnie, ogarnęliśmy to. Skoczysz mi robić to w ogóle. Już trzeba, a nie opłaca nam się iść moim zdaniem w czołgi, jak będziemy po górach i lasach biegać. Przewaga ogniowa jest ważna, o wiele ważniejsza moim zdaniem. Jak ty ogarniesz to, skoczysz to szybko zrobić teraz, o. Czy oni to wszystko zajmą tam? Jeszcze się zastanuję, jak dobrze pójdzie, albo powstanie wybuchnie. Dobra, ogarnęliśmy. Ile jeszcze? 15 dni. Na razie nie. Dobra, może się uda nabić więcej tego. Ile mamy dziennie? Ponad jeden, to w sumie się nie uda. Dobra, niech atakują. Mają minusy duże. A no. Odzyskaliście, to atakujcie. No. Jak wyglądają straty w tej wojnie? Ci się naparzają. Arabie się naparzają. Tych nie liczę. O, jest. O mój Boże, jak pięknie Kaiserka obrywa. Ej, zaraz wygramy, jak tak dalej pójdzie. O, i zobaczcie, zrobiliśmy to. Na razie olejemy.
Super. I ty to już na Saigon wracaj. A ja jeszcze zerknę szybko. Możemy wystawić 3 nowe dywizje. Nice. W sumie dobra, leś tam. Ty leś na Saigon, bo ci się mogło zasantować zaraz. Dobra, tu wygraliśmy. Reed wygrał w ogóle w USA. Reed, co ty robisz? Marnujesz czas, okej. Lepiej zrobić jak najszybciej, to chyba, że on to zrobił już. Nie wiem. Nie obchodzi mnie jakoś, w sumie to dużo, zobaczymy co się stanie. Okej, Belgów wywalono. Zatrudnijmy rosyjskich doradców, tak. Ej, dostaniemy niezłe bonusy. Dobra, machniemy ruskich, bo są najdrożsi. Jak tych wywalono z rady, brytyjskie wpływy rosną, tak? Zobaczmy szybko. Uwaga, niech oni pójdą w neutralność. To nam tak dużo da. Jak dobrze pamiętam, chyba że to była jakaś inna droga, żeby oni nam pomogli. No, problemy to mają cały czas. A, wiedziałem, że w Saigonie się ustawić. Ktoś obalił Serbię. Srpska Republika? Slobodan Janowic. Witamy pana. Kto wy na to, Rumunii? To jest... A ci monarchiści co mogą być? Dobra. O, zobaczmy w takim razie w międzyczasie, kto się do kogo przyłączy. Jeszcze szybko zerknę. O, zwycięstwo. Możemy nawet fabrykę kolejną postawić, halo. Okej, co ja patrzyłem? Tutaj patrzyłem. Kto się do kogo przyłączy? Mam nadzieję, że USA sobie Nowy Jork zboostuje, nie Teksas, bo bardziej się opłaca zboostować moim zdaniem Nowy Jork. Nieważne. Czy Teksas pewnie wybrali. Dobra, tutaj widzę Nevada. No, zboostowali Teksas. Ja tak go z... chyba... O! Taki czy co zboostowali? Minnesota chyba ci zboostowali. Dobra, zobaczmy co dalej. Udało się, wygraliśmy tam. Saigon wystarczyło, utrzymać już pod koniec i tyle. Dobra, poczekałbym jeszcze na tych. To była jakaś... O, stary ziomek zginął.
Dobra. Można by się skupić w sumie na okręty podwodne. I się zaczęło. Kanada! Zajmowała Alaskę chyba. Nie, tylko Nową Anglię. Guantanamo zajęli. Kubańczycy. Panama zajęła kanał panamski. I federacja zajęła. Widzę, dobra. Alaskę też Kanada zajęła. Oczywiście, że to. Dobra, dokończmy koalicję może. I zaraz ruszymy na partię. Czy się partią? Dobra, stój w sumie tu. Zgodnie z kaiserową tradycją, nie wiem, zawsze tu stoi ta dywizja pancerna, więc niech stoi. O, w sumie samolotów nie wysłałem, kurde. Dobra. Trudno. A się polatasz sobie kiedy indziej najpierw. Uuu, lewicowy kumitank zniknął. O? Oczywiście! Maja, tobie... Ziomie, ja ci pomogę. Pokaż mi tą wojnę. No. Wpuśćcie mnie tam. Też chcę głosować. Patrzcie, wysyłamy małą grupkę ochotników, 50 tysięcy. Dobra, teraz tak. To. Zaraz jeszcze drugie machniemy. Dobra, machnij lepszy sprzęt w ogóle. Produkcja nam na razie się, bo nie kupuje rzeczy potrzebnych, ale wiecie. Potem się przydadzą. Dobra, 20 będzie trzeba najpierw machnąć. Dobra, nie stać nas na 20. Pierwszy byliśmy świadkiem wybrania Kirilla I cara. Okej. Okej. Ej, to
Te rzeczy to są naprawdę fajne. Nowe drzewko rosyjskie jest fajne, potwierdzam. Ci się widzę zaczęli naparzać. Okej. Ta widzę tych wspiera. Really? Czekaj, czy Rumunia nałączy za chwilę. Dobra, ty dajesz też. Ta, Rumunia też dołączyła. Zresztą im wojna domowa wybucha wcześniej lub później i to się psuje. Jeszcze powiedzcie, że w Holandii będzie przewrót. Szwecja do rejs paktu. W ogóle tam coś, jakiś napis był inny. Ale kliknąłem. Zapauzujecie sobie, przeczytacie, ja też wezmę, jak Szwecja dołączyła, to było coś napisane innego, mi się wydaje. Nie wiem, że Sztokholm i Berlin są teraz sojusznikami. O, to jest dobre. Zanihilowaliśmy ich. Dokładnie. Postanowiliśmy się szykować jeszcze na wypadek wojny z Japonią. Patrzcie, i niby nie wybraliśmy ich, ale mamy coś z socdemków. Możemy trochę gotować. I atak, i obrona na korach. Tutaj gdzieś była 5%, 5%. Jakbyśmy wzięli jeszcze, to byłeś ty? Tak, to mielibyśmy 10% i jeszcze chyba któraś partia. No i tą partię dać to. O kurde, jaki można kombos zrobić. Jakby zrobić to, to, tych. Dobra, 14 dni się robi, to zrobimy to, bo to jest po 56. Ta. Dobra, tutaj... Burgundia, co ja gadam. Karyści strasznie często ostatnio Madryt, zauważyłem, zdobywają. Zaś... USA prawie zawsze traci ten Waszyngton. Chociaż ostatnio go traci, odbija i naprawdę potem nieźle trzyma. Ale widzę, że MacArthur... No, sorry chłopie, przerypałeś to. Szydę, czapłe. Crisis in Quebec. Crisis in Quebec. O, właśnie, leśni bracia się zrespili. Trzy dywizje. Oko. Też się specjalnym template'em. Dobra, i teraz tak. Ty się jeszcze będziesz wystawiać, dobra. Oś też tu, tamta dwójka wystarczy. O nie, mogliśmy pomóc. Gdzie jest Estonia? Pomożemy. Dobra. Można było bardzo fajnie w sumie Niemców tu osłabić, ale... Trudno. O, właśnie, to trzeba zrobić, bo to długo trwa. Potem resztę. Mamy sprzęt, mamy sprzęt. Możemy wysłać, możemy. Czuwa!
Nie. O mój Boże, dobra, zaraz to ogarniemy. Robisz to, bo w sumie nie wiem. No właśnie, bo w sumie tam niech się robi pomału, a my potrzebujemy szybko ogarnąć inne rzeczy. To się zaraz wystawi. Ja im nie ufam. Bo oni zaraz mogą zrobić sobie sojusz z tymi. I tu będzie przypał. Dobra. Dennis, no właśnie, to jest dawny republikanin. Jest warlordem i tak dalej, ale... Kurde, to jest... To jest trudna decyzja, ponieważ... I to będzie ostatnia decyzja, widzę, w tym odcinku. I myślę, że damy to jednak gwarancji, to wszystko. Niech nas bardziej lubi. Właśnie, dostaliśmy wzajemną gwarancję. Dalej. No, a potem i tak ich zmusimy, żeby padli na kolana. Tak więc w tym odcinku będzie to wszystko. Widzimy się w kolejnym. Hejo!